też witam bardzo serdecznie dzisiejszego wieczoru. Przede wszystkim naszą gościa, panią Izabelę Policką-Ście, dziennikarkę, autorkę książek, ale też, jak zdradziłam w rozmowie, pasjonatkę uczenia obcokrajowców języka polskiego. Wraz z Franciszkiem Starobiejskim stworzyła przewodnik inteligentnego słowa według Franciszka Starobiejskiego, przewodnik zacnego kolekcjonera według Franciszka Starobiejskiego i przewodnik po kobietach według Franciszka Starobiejskiego. A po śmierci artysty wraz z jego żoną Teresą Starobiejską opublikowała, może być unikatowe, listy miłosne Franciszka Starobiejskiego. Natomiast dzisiejsze spotkanie pretekstem jest najnowsza książka Franciszek Starobiejski, Bycza krew. Biografia i niebiografia, opowieść. Nie będę tu ukrywać, że był to pomysł mojego męża, że jest to właściwie taka postać nieopisana, że są katalogi z wystaw, bardzo piękne niejednokrotnie, ale nie ma żadnego tak naprawdę, żadnych jego wypowiedzi zebranych i że ciekawie by było napisać książkę. A kiedy zaproponowałam, to się zgodziła, a potem tak było naprzemiennie, bo pierwszą książkę ja mu zaproponowałam, napisaliśmy ją. Drugą książkę on mnie zaproponował już i zapytał, czy opiszę jego kolekcję artykułów. I podczas rozmów wspólnie przeprowadzanych to się udało, a później ja mu zaproponowałam książkę o kobietach. Także tak żeśmy się przeplatali tymi propozycjami i wszystkie te książki się ukazały i wszystkie miały swoich czytelników, także się bardzo korzystnie potoczyło i tak jak pani, z pani wypowiedzi wynika, tak samo związałam się z nim w jakiś sposób przez te książki. Jak to właściwie jest, pan legendarność, można powiedzieć, tak, fantazją Franciszka Starobiejskiego? To jest tak, że to jest przesada z tą konfabulacją, dlatego że rzeczywiście konfabulował, ale być może jako artysta, przyciągał różne niesamowite wydarzenia i rzeczywiście niektóre rzeczy się działy. W jego ustach to jeszcze nabierało takiej barwności tę historię, ale przytoczę dwie. Jedna to jest taka, kiedyś wrócił ze Szwajcarii, to mi jego małżonka opowiadała i opowiadał, jak samochód wjechał w kawiarnię, w której on siedział w Franka. I oczywiście ona mówi, wiesz, Izabela, ja nie uwierzyłam w tę historię Franka, ale później po pół roku przyjechał taki nasz wspólny przyjaciel i mówi, a Franek, ty pamiętasz, jak siedzieliśmy w tej kawiarni, ten samochód wjechał? Także tak to było z tą konfabulacją. A potem ja miałam takie zdarzenie, kiedy pod koniec życia właściwie przy tworzeniu portretów różnych kobiet do książki o kobietach, opowiadaliśmy o kobiecie w fotografii. I pan Franciszek nagle mówi, no tak, była u mnie wczoraj taka dziennikarka, no zaproponowała, że się rozbierze, takie zdjęcie grupowe sobie zrobimy. No i rozebrała się, stanęła z tyłu. Być może mnie było to tak obce, że ja po prostu w to nie uwierzyłam, że wczoraj przyszła, nic wcześniej nie mówił i nagle opowiada to jakby nigdy nic. A potem faktycznie po jego śmierci się ukazał artykuł. I to był artykuł z tego wywiadu. I ona rzeczywiście stała naga i to była dziennikarka wprost. Także... Można wierzyć. Naprawdę te historie nie zawsze były takie nieprawdziwe i to też żona Daniela Olbrzyskiego opowiada, że też słyszała wiele różnych historii, które potem okazywały się nagle prawdą i wszyscy byli zaskoczeni. Trudno jest podsumować jak naprawdę twórczość Starobiejskiego w sensie ocen. Ja myślę, że jeszcze chwila i będziemy, na pewno będzie krytycy sztuki się za to zajmą, że jest po prostu wyjątkowa postać. Być może jedna z najbardziej kreatywnych i najbardziej wartościowych w kulturze XX wieku polskiej. Prawdziwie polskiej, wynikającej właśnie z tradycji, z polskości, z narodowości. Dobrze, że przynajmniej zaistniała tutaj wystawa. Wiemy, że to jest jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku.